Nieraz pada pytanie, dlaczego nasze spotkanie nazywamy Wigilią Przyjaciół. Zapewne niepotrzebne tu są jakieś wielkie tłumaczenia, ale może powiem, że może nie tyle chodzi w tych spotkaniach o nasze osobiste przyjaźnie, choć zapewne takie się też tutaj zdarzają, ale chodzi o taką ogólną międzyludzką postawę, taką przyjazną postawę względem drugiego człowieka. Myślę, że ta cecha nas wszystkich tutaj jest dla nas, jak to powiedzieć, istotna. Nie też bez znaczenia nie jest też to, że w tytule naszego stowarzyszenia jest słowo przyjaźń, jest to bowiem pasłęckie Towarzystwo Przyjaciół Kultury. Dzisiejsze spotkanie też ma taki akcent, gdzie będziemy mogli wykazać się swoją przyjaźnią w stosunku do tych, którzy naszej przyjaźni potrzebują, bo to jest jedyne spotkanie organizowane przez nasze stowarzyszenie, które ma charakter charytatywny. Będziemy prosili Państwa o wsparcie naszego programu Dajmy Dzieciom Uśmiech. Programu, którym obejmujemy dzieci z popegeerowskich wsi. To jest taki program, który trwa cały rok, program kulturalno-wychowawczy. Udało nam się już 5 edycji tego programu zorganizować. Także całkiem sporą grupę dzieci naszą opieką udało nam się objąć. Średnio w grupie uczestniczy, w jednym programie uczestniczy 20 dzieci. A więc okażemy się zapewne poprzez nasz gest pomocy przyjaciółmi, tych, którzy potrzebują naszej pomocy, a myślę, że w przyszłości także te dzieci odwdzięczą nam się swoją przyjaźnią. Więc tego słowa przyjaźń jest tu dużo i myślę, że ta nazwa Wigilia Przyjaciół jest w pełni uzasadniona.